Szykujemy się już do wyjścia na zwiedzanie Campeche. No i przy okazji, jak będziemy wychodzić, to nasz hotel oferuje taką opcję, że możemy sobie przeprać rzeczy. Ariana ma świetnie zapakowany worek z małą dziurką. Szykujemy się i ruszamy na zwiedzanie. Jest sporo fajnych rzeczy tutaj do zobaczenia. To będzie nasz pierwszy taki miejski dzień w Meksyku, bo jak dotąd sporo było plażowania, wypoczywania, a dziś mamy pierwszy dzień, gdzie będziemy faktycznie zwiedzali jakieś większe miasto, no bo Campeche jest drugim największym miastem na Jukatanie, po Meridzie, do której jedziemy jutro. Także zbieramy nasze ciuchy, oddajemy je do prania i ruszamy na zwiedzanie. Jest jedna rzecz, na której warto żyć, którą chciałbym wam powiedzieć, jeżeli kiedyś przyjechalibyście do Meksyku i chcielibyście kręcić sobie vlogi, zaopatrzcie się w zapas kart pamięci, ponieważ kupienie tutaj karty pamięci, która jest dostatecznie szybka do aparatu, który kręci w 4K, czy jakaś karta V30 albo V60, jest praktycznie nie do kupienia w Meksyku, przynajmniej tu na Jukatanie. Nigdzie nie znalazłem takiej karty. Kupiłem jakąś V30 marki Hyundai, ale jak wszyscy wiemy, oni produkują fury, jest za wolna i nie działa, więc zaopatrzcie się w masę kart pamięci, bo będziecie w kłopotach, tak jak ja, więc spadek jakości was czeka, drodzy widzowie. Będę musiał obniżyć jakość wideo, w którym będę kręcił, żeby móc zapisać to na tej karcie pamięci. Trudno. Ruszamy na zwiedzanko. Szukując kart pamięci, trafiliśmy do Pollo Feliz, czyli Szczęśliwego Kurczaka, i okazuje się, że jest to sieć takich restauracji meksykańskich, która jest tutaj w Meksyku i też w Stanach Zjednoczonych, i będziemy jeść jedzenie. I zdziwiło nas to, że pani nam dała menu i od razu dostaliśmy też przystawki, więc mega miło. A to rzadkość w fast foodzie. Tak. Wydaje mi się, że Feliz Pollo to jest nasza pierwsza wpadka jedzeniowa tutaj. To jest pierwsza rzecz, która nie jest bardzo dobra. Jest mocno średnio, bym powiedział. Mają ok guacamole, mają bardzo tłuste totopos, te chipsy. Średnie salsy do tego. Quesadilla, którą zamówiliśmy, właściwie musieliśmy ją zrobić sobie sami, bo miała tylko ser w sobie, więc musieliśmy dodać sobie do niej trochę sals, które też były średnie. No i do tego jeszcze wzięliśmy burrito z wołowiną, z arachero. Wyszło trochę bez smaku. Może powinniśmy w Szczęśliwym Kurczaku zamówić Szczęśliwego Kurczaka, ale nie wiem. Pierwsze rozczarowanie, ale to i tak niezły wynik jak na 10 dni, co nie? Ariana, a twoje wrażenia jak? Widzicie, bardzo mało smaku miały te rzeczy. No i tyle. Pierwsza wtopa. Oprócz nas w tym Pollo Feliz było bardzo wielu Amiszów, więc to musi być jakiś Amiszowy spocik typowy dla nich. No ale poza tym puchy. Nie dziwię się. Uśmiechnij się. Zanim przejdziemy się po głównym centrum Campeche, przeszliśmy się jeszcze boczną uliczką taką, która zachęciła nas niesamowitymi barwami. Campeche słynie ze swoich kolorów i kolorowych frontów kamienic. No i okazało się, że czasami to są tylko fronty tych kamienic i że dopiero wewnątrz jest jakby taki mały dziedziniec i dopiero budynek. Nie wiem, czy to wynika z tego, że część z nich jest po prostu podniszczona i nieużywana, czy faktycznie taka była główna idea. Zapraszam na przegląd campecheńskich kościołów. Za sobą mam kościół, który nazywa się Iglesia Dulce Nombre de Jesus, i kościół ten został wybudowany już w XVI wieku. To jest kościół wybudowany przez franciszkanów. Jego wygląd z zewnątrz jest dosyć skromny, ale w środku jest bardzo dużo barokowych dekoracji.
Jesteśmy w katedrze Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej w Campeche. Jest to bardzo specyficzna katedra, ponieważ charakteryzuje się różnymi stylami, a powodem było to, że budowano ją ponad 200 lat. Budowę zaczęto w 1540 roku i ukończono dopiero w XVIII wieku, a dlatego, że Campeche przez wiele, wiele lat najeżdżali piraci, którzy tutaj szabrowali, niszczyli, palili i utrudniali właśnie budowę tej katedry. Budowę udało się ukończyć dopiero wtedy, kiedy zbudowano tutaj takie sześciokątne mury obronne. Znajdujemy się na Plaza Principal, czyli głównym placu starówki w Campeche. Plac otoczony jest z czterech stron ważnymi dla miasta budynkami. Za mną znajduje się biblioteka campeczańska, która co ciekawe została zburzona w połowie XX wieku, a potem odbudowana, żeby przywrócić jej oryginalny, dawny wygląd. Naprzeciwko biblioteki znajduje się dawny ratusz miejski, który również został zburzony w latach 60. ubiegłego wieku, ale na szczęście odbudowany i co ciekawe, on jest właściwie lustrzanym odbiciem biblioteki, która znajduje się po drugiej stronie placu. Z drugiej strony jest Miejski Dom Kultury i Kościół naprzeciwko. Teraz pójdziemy do Miejskiego Domu Kultury, który jest równocześnie muzeum prezentującym, jak żyli kiedyś bogaci Campeczanie. Lecimy zobaczyć, jak jest w środku, co mają do zaprezentowania. Plusem tego miejsca jest to, że kosztuje raptem 20 peso, więc jest to miejsce na każdą kieszeń. W Domu Kultury możemy obejrzeć masę ciekawych mebli z XVIII i XIX wieku. Możemy sobie zobaczyć, jak żyli bogaci Campeczanie. Większość ciekawostek zostawię Wam, żebyście przeczytali sobie sami, bądź posłuchali przewodnika, jeżeli mówicie po hiszpańsku. Ale opowiem Wam tylko o jednej ciekawej rzeczy. W związku z tym, że w Campeche jest bardzo wilgotno, jest nad morzem, to Campeczanie, którzy chcieli ozdobić swoje ściany tapetami, próbowali w stylu europejskim to zrobić, ale tapety ze względu na wilgoć odpadały. Jakie rozwiązanie znaleźli? Po prostu malowali ściany w ten sposób, żeby wyglądało to jak tapety. No bo wiadomo, farba od wilgoci nie odpadnie tak szybko jak papier. Ten dom kiedyś był normalną rezydencją bogatych mieszkańców Campeche. I co ciekawe, mieli oni system zbierania wody z dachu, jako że o wodę tutaj w sezonie suchym ciężko, to działał właśnie taki system, że był, na dachu były ukryte kanały, poukrywane w ścianach i spływały na dół do studni, która znajduje się na dziedzińcu, dzięki czemu nie tylko mieszkańcy mieli wodę dla siebie, ale również nawet ją handlowali. Bardzo przedsiębiorczy pomysł i symbolizuje trochę takie początki prywatyzacji wody w Meksyku, która jest problemem do dziś. Zmęczeni prażącym słońcem wstąpiliśmy sobie na coś zimnego do kawiarni. Kawiarnia nazywa się Yes Honey i znajduje się na dziedzińcu byłego ratusza. Co ciekawe, oprócz ratusza było tutaj też więzienie, był tutaj sąd i hotel. Przez ponad 100 lat funkcjonował tu hotel, który nazywał się Cuauhtemoc, a nazwa ta pochodzi od ostatniego króla azteckiego. Jedną z rzeczy, która jest bardzo popularna w Meksyku, to są tak zwane agua frescas, czyli świeże wody. I tych świeżych wód jest wiele rodzajów. Czasami to jest woda z jakimś syropem, czasami to jest woda ze zmiksowanymi owocami, ale z jedną z ciekawszych agua fresk jest horchata, czyli napój, który sobie właśnie tutaj zamówiłem. I ten napój się przygotowuje z ryżu, migdałów, cynamonu i cukru. To są główne składniki, no i oczywiście wody. Jest bardzo dobry, tylko zostaje w nim taki osad, który trzeba na bieżąco mieszać, żeby móc się delektować pełnią smaku tego napoju. Ja sobie wziąłem horchatę, a Ariana nudziarską pomarańczową agua freskę. Bardzo dobre, ale słodkie. Niesamowite są te kolory w Campeche, że każda kamienica ma inny odcień i właściwie to jest niespotykane, że dwie mają ten sam kolor obok siebie. Bardzo ładne to jest, naprawdę. No robi wrażenie i chciałoby się oglądać więcej takich kolorowych starówek w Polsce. Chociaż nasze też są piękne.
teraz w kościele, który nazywa się Iglesia San Francisquito i z zewnątrz jest bardzo prosty, taki minimalistyczny, ale ten minimalistyczny styl na zewnątrz nie powinien nas zmylić, bo w środku jest bardzo, bardzo bogato zdobiony. Znajduje się tutaj 5 barokowych obrazów i taki bardzo bogato zdobiony ołtarz. Ciekawe jest to, że ta estetyka majańska, aztecka, ona się cały czas przewija w Meksyku, że na przykład na tablicach rejestracyjnych nawet są takie dekoracje. Jest to super, mi się wydaje, że to jest cały czas żywe, ta kultura taka dawna, lokalna tutaj jest dużo bardziej obecna niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, że w Stanach indiańskie rzeczy właściwie nie istnieją w popkulturze inaczej niż w westernach, że jest to dużo mniej powszechne tutaj. Spotyka się to na każdym kroku. Dzisiaj dzień porażek kulinarnych. Śniadanie było mocno średnie. Zatrzymaliśmy się na taką przekąskę, w sumie lunch, i zamówiliśmy 2 napoje. To jest aqua fresca. Ja wziąłam papaję, Marcin wziął ananasa i ten mój z papają smakuje niczym. To znaczy w ogóle nie ma żadnego smaku. To jest tylko, no to jest zmiksowana papaja z wodą i z lodem i smakuje jak taka gęsta woda. I dostaliśmy też kanapkę, która była no taka średnio dobra po prostu, więc miejmy nadzieję, że kolacja nam zrekompensuje dzisiejsze trudy kulinarne. Knajpa nazywa się Fresh and Green. Odradzamy. Od początku swojego istnienia słynęło z drewna. Drewno było tutaj źródłem dobrobytu, ludzie handlowali nim, bogacili się dzięki niemu, ale niestety na drewno łasi byli nie tylko handlarze i ludzie, którzy chcieli budować z tego drewna statki i domy, ale również piraci, którzy rabowali to drewno i często najeżdżali Campeche. Apetyt piratów na to drewno i majątek Campechan doprowadził do tego, że w połowie XVII wieku piraci właściwie doszczętnie zburzyli Campeche. Wówczas władze, jeszcze wtedy hiszpańskie, zdecydowały, że trzeba się jakoś przed piratami bronić. Jakie rozwiązanie znaleźli? Mianowicie zbudowali mur, który na planie sześciokąta otaczał całe miasto. Był wyposażony w 8 baluarte. Baluarte to po polsku bastion. Te bastiony wystawały odrobinkę z tego muru, były wyposażone w armaty, tam był zawsze jakiś garnizon żołnierzy. To skutecznie odstraszyło piratów i pozwoliło miastu kwitnąć. Mur miał 8 metrów wysokości i 2 km długości. Większość muru została rozebrana, a to, co zostało rozebrane, posłużyło jako materiał na brukowane ulice i tym są dzisiaj wyłożone ulice Campeche. Cała starówka Campeche jest bardzo dobrze dzisiaj zachowana, dzięki temu, że Hiszpanie ochronili się przed piratami, którzy no, gnębili ich tu niemiłosiernie. Za mną znajduje się Puerta de Mar, czyli brama do morza. Brama, która była wyposażona w 3 drzwi, po to, żeby mogli wejść tu tylko ci, którzy powinni wejść do miasta, czyli uczciwi ludzie. Tędy prowadzony był handel z morza, a brama Puerta de Tera znajduje się po przeciwnej stronie miasta i stamtąd drewno i różnego rodzaju towary wchodziły do miasta, tędy wypływały i wymiana handlowa płynęła również w drugą stronę. Stąd towary z morza przychodziły do miasta i wychodziły Puerta de Tera z drugiej strony. Jesteśmy teraz w takim bardzo luksusowym domu handlowym, który nazywa się Tukulna i on znajduje się w jednej z kamienic tutaj w Campeche. I jest bardzo dużo bardzo ładnych towarów, które są ręcznie wykonywane przez różnych artystów, rękodzielników campechańskich i meksykańskich w ogóle. Tysiąc? 1950. To jest 500. Oh, fucking shit. Przyszliśmy tu bardzo późno, w związku z czym jesteśmy właściwie jedynymi klientami, co jest z jednej strony miłe, a z drugiej strony trochę niezręczne, bo gdziekolwiek idziemy, to ktoś za nami idzie. Ładne to jest, co? No, ja bym brał, bo bardzo ci pasuje. Tak. Can I pay by card? Si. Ok, dobra. Trzeba ściągnąć. No. Pasuje ci bardzo jeszcze z różowym. No, ładne to jest bardzo. Very nice. Chcę zobaczyć do tego. No ładne, co? Dobra. I will keep it.
To ty, Ariana. Mała polecajka dla ludzi, którzy będą odwiedzali Campeche, to Calle 10, Calle 10, czyli ulica 10. To będzie ulica, na której znajdziecie masę sklepów z takimi rękodziełami, jakieś ciuchy lokalne, kapelusze i tak dalej. Właśnie na tej alei był ten sklep, w którym byliśmy przed chwilą z Arianą, gdzie Ariana kupiła sobie swoją bluzkę. Piękną? Piękną. Tyle było pięknych rzeczy. Piękne poncza były, piękne były kapelusze, piękne były meble i takie gadżety drewniane. No super piękne rzeczy. Ale nie mamy tyle pieniędzy, żeby kupić wszystko. Ulica 10 będzie dla Was idealnym miejscem, żeby nabyć właśnie jakieś lokalne wyroby. Też drewniane, tak jak wspominałem o tym, że Campeche słynie z wyrobów drewnianych, no to tam tego typu rzeczy również można dostać. Co to jest, Ariana? Kondomeria. Czyli? Kondomiarnia. No i dotarliśmy na drugą stronę Starego Miasta, do Puerta de Tierra, czyli brama ziemska, ta, która prowadzi do lądu, w głąb lądu. Więc tu mamy ziemską, po drugiej stronie 59 ulicy mamy morską. Dosłownie na przestrzał 59 ulicą, która, tutaj uwaga dla tych, którzy kiedyś przyjadą do Campeche, jest idealną ulicą, żeby znaleźć sobie coś do jedzenia. W dzień trochę martwawa, w nocy pełna ludzi, cała zastawiona stolikami, masa knajp, jest z czego wybierać. I tam się chyba udajemy na wieczorne piwko i myślę, że kończymy ten dzień, co? Ariana zmęczona, ja też dosyć zmęczony. Złaziliśmy dzisiaj chyba z 15 km po tym Campeche, snując się w gorącu, więc myślę, że zasłużyliśmy na dobrą, zimną koronę. Lecimy. Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho. Żegnamy już się z Wami z Campeche. To jest nasz ostatni wieczór. Wrócimy sobie jeszcze na małe piwko i wieczorną przekąskę. I mamy nadzieję, że ten przewodnik po Campeche Wam się spodoba. Zamówiliśmy piwo. Jesteśmy w tym samym miejscu co wczoraj, ale dzisiaj obsługuje nas inny kelner. I zaproponował nam taki talerzyk smakołyków. Tutaj są limonki. Jest tu sól. Jest coś, co nie wiedzieliśmy, czym jest, ale pan nam wytłumaczył, że to jest taka specjalna przyprawa. Tam jest mieszanka, to jest mieszanka papryki, jakieś chili, tam jest sól i jest coś kwaśnego i że powinno się wziąć limonkę, umoczyć ją trochę w tej przyprawie, trochę w soli, potem sobie tak possać i zapić to łykiem piwka. To jest mega dobra. Ale kłamiesz. Bardzo mi się podoba Let It Be, które w tle ci przygrywa. Naprawdę dobre. Tylko tak już piję piwo. I na koniec dnia jeszcze dostaliśmy nasze pranie. I teraz uwaga, moi drodzy, jak będziecie jechali sobie do Meksyku, to weźcie połowę rzeczy, które myślicie, że potrzebujecie. Mówię o ubraniach. Bo wypranie zestawu ubrań dla mnie i dla Ariany na jakiś tydzień, który nam pozostał tutaj w Meksyku, kosztowało to 80 peso, czyli 18 zł. Jakieś tego typu pieniądze, więc weźcie sobie połowę i w hotelu oddajcie rzeczy do prania, bo za dyszkę na głowę wypiorą Wam wszystko. A dodatkowo do tego złożą tak pięknie. I wyprasują chyba. I chyba wyprasują. Odpakowo, bo jestem ciekawa, jak to pachnie. Ojej, ładnie pachnie. Ładnie pachnie? No. Bardzo ładnie. Jak czyste ciuchy. No tak, ale one są wyprasowane i wszystkie złożone w kosteczkę. Czad. To jest w ogóle pierwszy raz w życiu chyba, jak korzystałem z pralni, nie po to, żeby wyprać sobie garnitur albo jakąś taką rzecz, co nie można sobie samemu wyprać.
No, tylko nie oddawajcie czapki do prania, bo skończy się to o tak, że będzie uszkodzone. No ale trudno. Trochę moja wina. Ale w sumie nawet fajnie wygląda taka przetarta. Taka vintage. Majtki nawet mi wyprasowali. Może. Nawet gadki ci wyprasowali? No. O kurde, czad. To jest taka przyjemność, bo mieliśmy mega nam te rzeczy zamokły, jak byliśmy w Bacalar, bo było bardzo wilgotno i nie mogliśmy ich potem wysuszyć. A teraz mamy suchutkie i wyprane. No, świetna sprawa. W ogóle bym nie prał w domu, gdybym mieszkał w Meksyku. W sensie, że to w ogóle nie ma sensu. Jeżeli to kosztuje takie pieniądze, to w ogóle się nie opłaca prać w chacie, bo wypiorą ci rzeczy i wyprasują i... No czad. Aż będzie wstyd wsadzić to do plecaka teraz. Się tam wygduli. Tak, gdzieś się tam wygduli wszystko. Tak, wygduli. Ech, co za luksus! Będę teraz chodził w wyprasowanych t-shirtach, coś czego nigdy nie robię. Dobra, nara, do jutra.